Cześć wszystkim! Znowu Punio 7. Dobre wieści! Wczoraj przyszła moja karta graficzna, więc możemy wrócić do nagrywania Pillars of Eternity razem w jakości, jakiej ta gra zasługuje. Dobra, ty się tak nie wlecz. A my ubiliśmy te Xauripy, więc zaraz pójdziemy do tamtej wiedźmy. Tylko zobaczymy, co tu jest jeszcze do obrobienia. Na przykład te zwłoki. Solidny arbalet. Przyjrzymy się mu. Oraz list Fulvana. Jak to możliwe, że tak wielka wyprawa jak moja zawiodła mnie tutaj? Mieszkańcy Jeleniu Boża nazywają tę żałosną lagunę pięknym widokiem. Ale mnie spotkało to jedynie nieszczęście. Próbowałem zbadać jaskinię przy wodzie, ale okazała się być domem zarodnikowców. Poszedłem zobaczyć tę całą słynną busolę i straciłem większość swoich listów, gdy potknąłem się o gałąź. Kiedy w końcu chciałem obejrzeć niedalekie smocze czaszki, napadły na mnie nierozsądne małe Xauripy. Wrócę do złocodanej doliny, gdy tylko odetchnął. Przynajmniej nie wygląda na to, aby Xauripy poszły małym śl... Okej. Ja? Ciekawe, jak to ma oznaczać. Tak. Ciekawe, czy to nie był ten Fawin. Byłoby smutne. On chyba był jakimś znanym podróżnikiem. Dobra. A wracając do rzeczy ważnych. Ty tutaj. Ty też bij w niego. Tak. A tak właśnie. Nie zmieniłem ustawień. Będę musiał to zrobić po tym filmie. Dobra. I coś dropnął. Co my tutaj mamy? Więcej guli. To jedna rzecz. To użyjmy po kolei. No tak. O, więcej guli przyszło. Możemy ich odpędzić? Chyba nie. Here's a lesson to be taught. Dobra, no to po kolei. Tutaj nie ma za bardzo to innego do... Więc nie będę za bardzo bawił się w spowodzenie. Dobra. A nie, jeszcze żyję, myślałem, że się. W środku kręgu zębatych kamieni stoi głaz rzucający długi cień, przesuwający się po piasku wraz z ruchem słońca. Czy to jest ta cała busola? Ja nawet nie wiem, co to jest busola. Hik. Dobra. Morgenstern i kasa. Okej, okay, tutaj więcej tych panów. To zaraz się nimi zajmiemy. Dobra, po kolei. Proszę ślepić tego gula. To chyba nie jest gul, tylko jest jakiś gul. Jest nieumarły. Tylko coś, jakieś inna lokalna flora. No dobra. Nieważne co to jest, ważne, że już nie żyje. Co my tutaj jeszcze mamy? Mięso nośnika duszy. Czyli nie, czyli jednak oni są nieumarłymi. Nośniki duszy to w Pillarsie nazwa na nieumarłych. O, takie hełmy ciekawe. Dobra, wezmę je i sprzedam komuś. Komukolwiek. Dobra, ametyst i kolejny. Podczas podróży na zachód w kierunku Złoconej Doliny napotkałem inteligentnego podróżnego, którym wdałem się małą pogawędkę. Jak się okazało, nieszczęśnik miał ze sobą żałosnej jakości buty. Dałem mu jedną ze swoich zapasowych par, aby mógł lepiej docenić waliańskie rzemiosło. Niechaj dobrze mu służą, jako że powiedział, że zamierza przebywać dzicz zwaną czarnymi błoniami. To nie może być przyjemne miejsce. Okej, okay, tam pewnie znajdziemy jego zwłoki. Chyba te przedmioty Flauwa nie przynoszą ich właścicielom zbyt dużo szczęścia. Dobra, chodźmy do tej pani. Podziwiam tą grę. Teraz pięknie działa. W 60 klatkach. Coś, czego długiego czasu nie byłem
w stanie docenić, raczej doświadczyć, o, tego słowa chciałem użyć. Dobra, cześć Ranga. Załatwione. Czy wreszcie pozbędę się tego ciągłego pisku ksaulipów? Pii! Nie, Tana, twój pisk mi nie przeszkadza. Wszystkie zabite. To dobrze, zmęczyły mnie ich żałosne starania, by nas tu zaskoczyć. Masz! To za fatygę. A teraz zajmę się dotrzymaniem mojej części umowy. Zacznę pracować nad miksturą, ale potrzebuję pewnego składniku, zarodników istot zamieszkujących tamtą jaskinię. Nazywają się zarodnikowcami i są bardzo przydatne. Nie potrzebuję tylko jeden, możesz sobie zachować pozostałe. Dobra, pójdę ich poszukać. Dobrze, po twoją nieobecność przygotuję resztę. Kiedy wrócisz ze składnikiem, nie powinno być już zająć to wiele czasu. Dobra. Mhm. Jaskinia jest oczywiście tutaj. I wbiegamy do środka. Hurra! No. Co ładnie chyba oświetlenie lepiej troszkę działa. Zwiększyłem poziom detali. Ile się dało. Bo mogłem. Nie chcę, żebym się tak jakoś przechwalał. Hey there. Ale okej. Hey. Dobra. Chyba nie zdążę za bardzo. Tu przebić. Dobra. Ale oberwał. Nieźle. A to nic nie podziała. Możesz go oślepić. Ciekawe, czy ogień będzie najlepiej. Dobra. Ty weź tego zagrożenia. Teraz pomóżmy jemu. Zobaczymy, czy są odporni na ogień. Redukcja obrażeń 7. Nic nie pisze o jakichkolwiek wrażliwościach. Dobra, ty pomóż może tutaj. Okej. Okay. Należy go przewrócić. Ty strzelaj sobie. Okej. Okay. Mhm. Hey. Tego też możesz przewrócić. Przyda się kłaść te kije. Przydatna cecha. Mhm. Dobra. Wszyscy na broń dystansową, bo tamten pan nie wygląda jakby był miły w bezpośrednich kontaktach. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Okej, okay. Sorry. Też zmień broń. Coś będzie robił? Tak. Ujął się na kapłana. Tylko go ogłuszył. Okej, okay. Dosyć szybko pada. Strzałami. Nie będzie problemu. Okej, okay, ktoś awansował? Ta, nasz łotrzyk. Dobra, zajmiemy się tym potem. Ja? W tym czasie, co my tu mamy? Martwy poszukiwacz przygód. O, miał zboże. Okej, okay, spoko. Tu jeszcze mamy jaskiniowy koral. Just say the word. Coś ukrytego znaleźliśmy, fajnie. Solidna różdżka. Dobra, to się przyjmie. Trikron, co to jest? Świetnie wygląda. Dobra, zaraz komuś to damy. Może jej. Olej. Kondycja plus 1. A, czyli żarcie zwykłe. Srebrna arkasa. A ty się przyjrzysz tą różdżką. Hey there. Just say the word. Jeszcze mamy. Nie wiem, zbierz wszystko. I arbalet. Właśnie tym arbaletem mieliśmy się też przyjrzeć. Not a problem. Dobra. Co my tu mamy? Nałóż ten kapelusz. Świetnie wygląda. Podoba mi się. Dobra. A ty mamy już tak berło. I masz różdżkę. Zobaczmy. Obrażenia 11 do 17. Miażdżone, cięte. Nic nie pisze tu o tym zasięgu. To, że to są obrażenia obszarowe? Nie, nie. Berło nie ma obrażeń obszarowych. Silnego obrażenia obszarowego. Okej.
Tam ma dwa zaklęcia. To... A, celność plus 4 obrażenia plus 15%. Spoko. Dobra, to jest upgrade. Tak. Laski mają obrażenia obszarowe. Coś tu pisze o tym? Nie za bardzo. No okej, okay, nieważne. Właśnie. Dostałem kosmicznego prosiaczka. Nie wiem z jakiej przyczyny. No, zobaczmy jak wygląda kosmiczny prosiaczek. Yeah. Uroczo. To jakieś DLC z preorderu, ale przecież nie zamawiałem żadnego preorderu. Kupiłem jedynie dodatek. Season Pass. Więc... był w promocji. I tak zamierzałem go kupić. No, a poza tym... może to stwierdzili, że za to mi dadzą? Dobra, nieważne. Co my tu mamy? Solidny arbalet. Wow! To są obrażenia. Czy to chcemy komuś dać? Krytyki mogą spowodować powalenie. Mnożnik. Celność plus 4 obrażenia plus 15%. W porównaniu do tego... to jest bardzo duże. Tylko to ma duże, niskie przerwanie. A łotrzyk lepiej jak będzie miał dużą prędkość ataku. Może jak ty złapiesz, czasami to strzelisz jeden pocisk czy dwa, ale się przyda. Dobra, tyle tutaj. I wracamy z powrotem. Dobra. Sobie to trzymaj. Hey there. Sobie. Gods keep you. Ostrożnie z zarodnikowcami, potrafią wpłynąć na umysł. Dlatego właśnie ich zarodniki są takie przydatne. Dobra, mam tu trochę zarodników. Rzeczywiście, doskonale. Daj mi jednego, dodam go do kociołka. To nie powinno potrwać zbyt długo. Mikstura jest gotowa. Zanieś ją Aufrze. Powiedz jej, że mają wypić przed pójściem do łóżka, gdyż powoduje senność. Z rana powinna mieć więcej energii. Powiedz jej, żeby jadła więcej ryb i sera. Mikstura podtrzyma zdrowy apetyt i dodaje sił. Jeśli dobrze ją pamiętam, jest kobietą raczej wątłą. Zaraz. Myślałem, że to lekarstwo. Mogę zająć się chorobami ciała, ale nie wyleczę przypadłości duszy, a już na pewno nie takiej, którą zesłali bogowie. Tłumaczyłam to wielokrotnie, ale ciemny lud wierzy w to, co mu wygodne. Niech więc ona wierzy. Może to jej pomoże. Wiara to potężna rzecz. W międzyczasie poczuje się znacznie lepiej, jeśli jej dziecko nie padnie ofiarą dziedzictwa i rodzi się w pełni zdrowe. To mogę ci obiecać. Jesteś zwykłą szarlatanką. W sumie... tak, to jest trochę oszukiwanie, ale... ale oni sami chcą być oszukiwani. Ci ludzie. Ale dobra, zobaczmy. Bzdura! Wiele lat jestem akuszerką, ale nie potrafię czynić cudów. Jeżeli chcesz coś zrobić z dziedzictwem, powiem ci jedno. Lepiej zajmij się Lordem Redrickiem. To jego wina, że te kobiety szukają mojej pomocy. Zrobiłam co w mojej mocy. Zgodnie z obietnicą. Przekaż, a owszem, moje pozdrowienia. No dobra, nie byliśmy może zbyt życzliwi. Hey there. No ale cóż, spodziewałem się czegoś więcej. Wow, ta woda jest naprawdę ładna. Podoba mi się. Ciekawe jak to zrobili, że no tak rozmywa te tekstury poniżej. To, pamiętajcie, że to nie są obiekty 3D, to wszystko jest po prostu płaska tekstura. Ten grunt, więc... więc niektóre rzeczy, jakie tutaj osiągnęli... przy przyjęciu zasady, że wszystko jest płaskie, są naprawdę zdumiewające. Dobra. Idziemy? No i oddamy tam ten lekarstwo. Aufrze, tak ma na imię, tak jakoś. A później się przyjrzymy.
awansowi. Dobra. Cięższe zastrzeżenie zapewnia lepszą ochronę. Tak. Przy okazji zainstalowałem też gry na dysku SD, więc działa chyba szybciej niż na tamtym laptopie. Dobra, Aufra. To już długo cię nie było. Martwiłam się, że nie wrócisz. Masz to? Przyniosłeś? Co powiedziała Ranga? Tak, przyniosłem. Proszę, tutaj. Naprawdę to zrobiłeś? Och, niech cię bogowie błogosławią. Nie wiem, co bym bez ciebie poczęła. Teraz moje dziecko będzie bezpieczne. Jak ci się za to wdzięczę? Moglibyśmy jej powiedzieć, że to w sumie... że to jest tylko mikstura na apetyt. Ale to jej wcale nie pomoże, a nasz zakon nie ma w przysiędze prawdomówności, więc bądźmy życzliwi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Proszę, weź to. Możesz też zachować resztę zapłaty dla Rangi. Dziękuję jeszcze raz. Wezmę ją przed pójściem spać. Może w końcu się wyśpię. Co ja... Hey there. Mam nadzieję, że pójdzie z nią wszystko ok. Rodrik jest całym źródłem tego nieszczęścia. Ech. Sure. Coś to za pan? Przystań, panie, na momencik. Zakapturzony mężczyzna w zielonej opłączy czeka przy drodze. Wychodzi ci na spotkanie, kiedy się zbliżasz. Zauważasz wtedy, że jest młodszy niż ci się wydawało. Na jego twarzy widać znużenie. Wydaje się, że idąc oszczędza lewą nogę, a na nogawicy pod kolanem widać ciemną plamę. Pomimo tego pozdrawia cię uprzejmym ukłonem. Zdaje się, że wyświadczyłeś Aufrze niemałą przysługę. Busolan Sloga to niebezpieczne miejsce, a jednak zechciałeś się tam udać, by jej pomóc. Zwróconej doli nie potrzeba takiej odwagi w tych mrocznych czasach. Walczących serc, których chętnie uczynią to, co niezbędne, by ocalić wioskę. Czy mogę cię do nich zaliczyć? Kim jesteś? Kimś, kto bardzo chciałby użyć Złoconą Dolinę przywróconą do dawnego blasku. Kiedyś wioska była godną swojej nazwy. Pszenica błyszczała jak złoto na wzgórzach, a mieszkańcy żyli w dostatku. Nie wiem nic o złotych zbiorach, ale przynajmniej much było mniej. A teraz, cokolwiek jest powodowane upadku krainy, nie stało się z winy mieszkańców. Redrick. Karze nas za zbrodnie, których nie popełniliśmy. Zarazem jest ślepy na własne występki. Ja ślepy nie jestem. Zapłaci za to, co za co uczynił. Ja, Kolsk, przysięgam na płomień. Jak wielu tyranów otacza się silniejszymi, obawiając się zemsty. Zostałeś ostrzeżony. Jeśli pomimo tego zamierzasz iść dalej tą drogę, może zdołamy pomóc sobie nawzajem. Cóż mam w tej sprawie uczynić? Proszę cię o ponurą przysługę, ale zapewniam, nie ma innego wyjścia. Lorda Redricka trzeba powstrzymać. Złocona Dolina zbyt długa już cierpi przez obłęd Redricka. Zamierzam on wyleczyć dziedzictwo Wadewena, upewniając się, że w wiosce nie pozostanie nikt żywy. Kogo mogłoby dotknąć? Boję się, że nawet jego własna żona, Ygritte, jest w niebezpieczeństwie. Ten człowiek nie zna litości. Nie ociągaliśmy się. Wraz z moimi ludźmi zaatakowaliśmy warownię, chcąc zakończyć rządy Redricka. Dostaliśmy się tam przez kanały pod osłoną nocy, ale rozgromiono nas. W tamtejszych lochach są mroczne stworzenia. Dzieła animatki Redricka. Wszystko zależy od ciebie. Lord Redrick wezwał dodatkowe siły i wkrótce będzie nie do powstrzymania. Czas ucieka, więc muszę ubłagać cię o wszelką pomoc. Po tym wszystkim będzie nam winien więcej niż jakiś tam kamienisty kawałek pola. Zrzuć go z murów lub zetnij mu głowę, wszystko mi jedno. Kiedy już spadnie z tronu, Złocona Dolina dostanie namiestnika, na jakiego zasługuje. Jakim prawem chcesz obalić jelenioborskiego Tyjana? Może za granicą jest inaczej, nieznajomy, ale w Jelenioborzu nie kłaniamy się przed samozwańczymi lordami. Nie znosimy też kaprysów okrutnych szlachciców, którzy nie zasługują na swój tytuł. Tak samo czynimy również wobec bogów, którzy nie zasługują na swoje tytuły. Lord Redrick dowiódł, że niezdolny jest rządzić sprawiedliwie. Sam zgotował sobie taki los. Dobra, znajdę Redricka i się z nim rozprawię. Wobec tego przyklaskuję twojej odwadze i dziękuję ci za pomoc, ale muszę cię ostrzec. Warownia Redricka roi się od żołnierzy i najemników.
Wszyscy są wierni Radrickowi, nie będą mieli wobec intruzów. Przez nasze nieudane próby są pewnie nawet bardziej czujni niż zwykle. Atak od frontu byłby niemądry. Jeżeli się boisz, możesz pójść w nasze ślady i znaleźć wejście do kanałów na wschodnim skraju fosy. Jednakże kilku moich ludzi schwytano, więc wejście mogło zostać odnalezione i zablokowane. Ci ludzie to moi podkomendni. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł im jakoś pomóc. Kiedy już dostaniesz się do środka, odszukaj mojego starego przyjaciela, Nedmara. Jest najwyższym kapłanem. Od czasu upadku lśniącego boga służy Berthowi. Dobry człowiek w ciężkim położeniu. Posłuchaj głosu rozsądku. Lśniący bóg nigdy nie lśnił... Nie lśnił jaśniej, niż gdy wybuchła po nim bomba. Ten przydomek jest już nieaktualny. Popiół nie lśni. To zupełnie tak, jakby ciebie nazywać atrakcyjnym kapłanem, niezłomny. Dostęp do Radricka może ułatwić Nedmar. Znajdziesz go na głównym poziomie warowni, otoczonego strażnikami i najemnikami. Musisz skrywać się w cieniu, jeżeli chcesz się do niego dostać, nie stawiając na nogi całej warowni. Dobra, skorzystam. Dziękuję za poradę, skorzystam z niej mądrze. To błogosławieństwo Bogu, że znalazłem kogoś, kto rozumie, czym są honor i obowiązek. Twierdza Radricka znajduje się kawałek na wschód za posępną knieją. Niech Magrana przyniesie ci zwycięstwo, przyjacielu. Życzę mu powodzenia. Zresztą wiadomo było, że prędzej czy później będziemy musieli go ukrócić o jedną bądź dwie głowy. Zależnie od tego, że... Ale dobra. Może trochę niezbyt prawe zabijać prawego lorda tych ziem. W miarę prawego, chyba. Tak, myślą. Ale cóż. Sam sobie zgotował ten los. Dobra, zobaczmy. Awansa poziom. Mechanika. Tak, to mnie głównie interesuje. I zobaczmy, co my tu mamy. Mamy ucieczkę. Niewrażliwość na nawiązywanie walki. Raz na potyczkę. To jest bardzo fajna rzecz. Zuchwały atak. Użytkownik odbicie minus 8. Celność zwarciu plus 8. Wrażenia zwarciu plus 20. Łotrzyk bez wahania rzuca się w wir walki, co obniża jego możliwości odbicia, ale zwiększa celność i obrażenia. Ciekawe. Nieczysta walka. Zmiana 10% trafień na krytyki. To ciekawe. Odrozgoczący cios. Okulawienie przez 11 sekund. Okej. Okay. Atak wpływa na zdolność poruszania się przeciwnika, zadając dodatkowe obrażenia, powodując okulawienie. Co dodatkowo robi okulawienie? Zręczność zostaje obniżona o 2, ruch o 1,5 i refleks o 20. Też ciekawe. A to jest pasywne. Plus 10 do krytyków. Chyba wezmę to. To też jest całkiem ciekawe. To też może się często przydać, jak ktoś się rzuci na naszą drugą linię. Ale dobra. Na razie jeszcze nie mieliśmy takiej palącej potrzeby uciekać łutrzykiem. Dobra. No i to tyle. Dobra. Jeszcze możemy się przespać. How do you do? Proszę o izbę. Odpoczynek rzemieślnika, duma jasnego brodu. Czas trwania dwóch odpoczynków, stanowczość plus 2. Dobra, whatever. Nie potrzebujemy jakichś buffów. Za bardzo. Dobra. Jest jeszcze jedno miejsce, którego chyba nie odwiedziłem. Nie, raczej na pewno nie odwiedziłem. To jest ta świątynia Eothasa. Nie Eothasa, tylko Eothasa. Okazuje się, że tam można wejść. I coś ciekawego tam się znajduje. Taki mały loszek pieszczoszek, którym zajmiemy się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.